Bardzo serdecznie. Tym razem omówimy sobie herbatę o nazwie Darjeeling Evergold. Jest to herbata, której krzaki rosną przy podnóżach Himalajów. I sprawa jest jeszcze tego typu, że jest to nie Camellia samica, tylko Camellia sinensis, ponieważ sprowadzona została przez jednego z Anglików. Ten pan sprowadził tą herbatę z Chin. Tych herbat w ogóle jest wiele, tak dodam przy okazji. To jest nie jest jeden gatunek, tylko te sadzonki zostały sprowadzone na polecenie pana Roberta Fortune. I on sprowadził to po prostu w sposób taki, można powiedzieć, że tajny, nielegalnie sprowadził to z Chin. Tą herbatę. Są różne oznaczenia na nią. Na tego typu herbaty. One są na przykład, jeżeli chodzi o tą konkretną herbatę Evergrow i pewnie inne gatunki też, one są zbierane ręcznie i każdy listek jest tam odpowiednio też traktowany. To są uprawy organiczne, więc to też jest jakoś tam istotne. Można ją kupić z tego co widziałem na jednej ze stron internetowych jeżeli chodzi o sprawy ze Stanów Zjednoczonych, to można kupić za 9,5 dolara. Ja to akurat chyba kupiłem za jakieś 26 zł. Teraz pokażę, jak wygląda kolor napadu. Kolor napadu wygląda tak. Tutaj jest dosyć taki, można powiedzieć, ciemny. A listeczki wyglądają w ten sposób. Tutaj mamy pokazane dosyć takie ładne listki, nie ma żadnych tam przebarwień. Aczkolwiek jest troszkę takich zielonych, bo to herbaty Darjeeling to one są czarne, ale niektórzy nawet pociągają troszeczkę pod, chyba z tego co pamiętam, troszkę nie pod herbaty czarne, tylko zielone, ale to jest ewidentnie herbata czarna. Dlaczego pod zielone? Dlatego, że herbata ta, tak jak herbaty czarne, się wszystkie całkowicie jakby muszą, powiedzmy, sfermentować, to ta jest nie do końca sfermentowana. Tu zresztą widzimy, że ona jest nie do końca sfermentowana. To mamy troszkę takich zielonych listeczków jakby, tak? I ona jest nie do końca sfermentowana, ta herbatka. Także tak to mniej więcej wygląda tutaj. Ta herbata jest też, tak jak mówię, no... Ta herbata jest też dosyć taka... W smaku jest uważana za herbatę, za szampan wśród herbat. Zaraz ją spróbujemy. Jest taka, no inna jest niejak, tamta herbata przede mnie wcześniej opisywana, czyli inna jak wygląda Ducati ewidentnie. Takie troszeczkę, ma taki troszeczkę taki, można powiedzieć, nie wiem czy żelazisty, to trudno powiedzieć, ale mocniejszy smak ewidentnie jak wygląda Ducati. Dobry mi smakuje. Tak trochę rzeczywiście szamponowa to smakuje. A teraz jeszcze na koniec taka, jak zwykle, niespodzianka. Mianowicie, tutaj pokażę. Troszeczkę przywiozłem sobie kiedyś, bo byłem na Białorusi. Przywiozłem sobie, oj, przepraszam bardzo. Przywiozłem sobie kiedyś tutaj róg do picia piwa bodajże. Tak sobie wygląda. To było w Mirze na Białorusi. W Mirze. W Mirze tam jest zamek. I taka jedna kwestia, mianowicie dlaczego o Białorusi teraz mówię? Mianowicie Białoruś jest krajem, który właśnie dba bardzo mocno o kwestie ekologiczne. Tam jest dużo rzeczy można kupić ekologicznych, czy soków z brzozy, czy innych. A o Węgrowach właśnie mówiłem, że to jest herbata zbierana organicznie. A my właśnie blisko tutaj naszego kraju mamy kraj, który naprawdę jest taki, tak jak mówię, dbający o ekologię pod tym względem, jeżeli chodzi o żywność. Ona jest bardzo dobra, naprawdę. No, byłem tam i mogę powiedzieć same dobre rzeczy, jeśli chodzi o żywność. Chleb mają bardzo dobry, mają na przykład kirpicz. To jest dość tani chleb, ale w przeciwieństwie do naszych tanich chlebów, tamten chleb rzeczywiście jest pyszny. Podobno, ja go akurat nie próbowałem, ale słyszałem. Natomiast jadłem chleb tam na Białorusi i był dobry, smakował mi. Także to mogę powiedzieć.
Białorusini też tego typu herbatę piją. I jest to nawet bardzo przyjemny, sympatyczny. Najbardziej sympatyczny właśnie dla nas, dla Polaków. W przeciwieństwie może do Ukraińców czy Litwinów. Właśnie Białorusini z nami mają dobre stosunki. I na koniec, jeżeli chodzi o tą, wracając do tego Evergrow, jest to herbata, tak jak mówię, ma tutaj kolorek taki, nie jest to jasny taki kolorek do końca, to raczej ciemny, ale w każdym razie no, mi osobiście smakuje i bardzo Wam polecam. Tą akurat konkretnie kupiłem w 5 O'Clock. W ogóle, jeżeli chodzi o 5 O'Clock, to jeszcze dodam taką rzecz, że tam znają się na swojej robocie, potrafią dobrze doradzić. Jeśli chodzi o herbaty, jeden mankament to jest taki, i tutaj w ogóle apel do wszystkich sklepów: dawajcie próbki. Bo jeżeli na przykład byłem z żoną w Szwecji w Kaskromie kiedyś i mogłem kupić spokojnie i wziąłem dla niej próbki chyba kremów, bodajże ileś tam. I tutaj w Polsce jest trudno o próbki. A jeżeli bym na przykład wziął taką próbkę herbaty, to opisując. To biorąc takie próbki, prawda, nie musiałbym wydawać nie wiem, nie wiadomo ile pieniędzy, a mógłbym opisać właśnie tego typu rzeczy na YouTubie, zachęcić ludzi, czy chociażby sam kiedyś kupić, mając więcej kasy. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie i jak zwykle tradycyjne szczęść Boże.